horoskop dla trygonu wody, dla znaków zodiaku takich jak rak, skorpion i ryby. Witam serdecznie wszystkich widzów na moim kanale dzisiaj, w ten ostatni tydzień lipca. I zobaczmy, kochani, co na następny miesiąc, czyli sierpień, mówią nam karty Lenormanda i Tarota. Czyli dla znaków trygonu wody dzisiaj na początek ogólna wróżba dla wszystkich znaków, jakie tendencje są, na co należy zwrócić uwagę, po czym dla poszczególnych trzech znaków raka, skorpiona i ryby wskazówki dokładniejsze od Tarota, na co należy zwrócić uwagę lub jak należy się zachować. Oczywiście są to tylko rady, wskazówki, kart. Państwo to przemyślą i zrobią tak, jak uważają. Niemniej jednak karty zawierają w sobie mądrość i należy z tego korzystać. Należy wysłuchać tych tendencji, tych wskazówek i przemyśleć kreatywnie jeszcze raz te sprawy od początku lub jakiś plan działania. Jeśli nie jesteś moim subskrybentem, proszę kliknij na subskrypcję z dzwoneczkiem, byś dostawała moje codzienne darmowe filmiki, codzienne wróżby, rytuały, horoskopy. Proszę Cię również o lajki, oczywiście z tym kciukiem w górę, w ramach wymiany energii za mój poświęcony czas. Proszę również o komentarze, feedback, czy te wróżby z Państwem rezonują. Lub proszę pisać Państwa historie, które są interesujące, inspirujące i bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze więc, kochani, zacznijmy. Dla raków, skorpionów i ryb, tak jak już mówiłam, są to znaki trygonu wody. Wszystkie te trzy znaki charakteryzują się swoją emocjonalnością, dużą intuicją. Są to też znaki radosne, które umieją jakby czerpać właśnie radość z życia. Emocje i uczucia są dla nich bardzo ważne. Niektóre z tych znaków lub niektóre z tych osób, które właśnie symbolizują te znaki trygonu wodnego, są bardzo emocjonalne, romantyczne. Miłość, uczucia stoją dla nich na pierwszym miejscu jako priorytet. Także mogą się też często lub pobieżnie zakochiwać. Są kochliwe, nie szczędzą właśnie sobie być może romansów. No, niemniej jednak sprawy właśnie uczuciowe są dla nich bardzo istotne. Zobaczmy, kochani, co przyniesie miesiąc sierpień. Miesiąc sierpień, czyli lato. Tutaj już mamy kartę lata, kochani. Słońce, piękna atmosfera, kwiaty. Karta Słońca oczywiście mówi o optymizmie, o energii, o pozytywnej wibracji, czyli pozytywny rozwój spraw wszystkich. O sile, czyli pała w tym miesiącu sierpniu, miesiącu lata, o czymś pięknym, co się u Was pojawi, o tym, że powinniście myśleć pozytywnie i pozytywnie sprawy właśnie spostrzegać. Tutaj mamy kartę kwiatów, czyli zaproszenie. Jakieś zaproszenie, niespodzianka, jakieś spotkanie miłe, sympatyczne, być może
dostaniecie jakiś podarek od kogoś, który będzie właśnie dla Was wielkim surprise, czyli wielką właśnie niespodzianką, czego się nie spodziewaliście. Być może będziecie mieli w miesiącu sierpniu jakąś wizytę, czyli jakiś ktoś Was odwiedzi, będzie bardzo miło wspólnie. Tak jak już mówiłam, być może dostaniecie zaproszenie do kogoś również lub na jakiś na jakieś świętowanie, na jakieś właśnie na jakąś uroczystość. Być może jest to zaproszenie od przyjaciół, znajomych, rodziny. Niemniej jednak karta następna mówi, że właśnie jacyś przyjaciele lub jakiś przyjaciel, być może spod znaku ryby, skorpiona lub raka, ponieważ właśnie ta karta mówi również o znakach trygonu wody, jakiś przyjaciel zaprosi Was gdzieś, właśnie tutaj w miesiąc sierpień, w lato, lub pomoże Wam, zaoferuje Wam pomoc. Jest to ktoś, komu ufacie, kto jest wierny, lojalny, bardzo do Was optymistycznie, serdecznie nastawiony. Jakaś przyjaciółka, jakiś przyjaciel, który Was tutaj gdzieś zaprosi, z którym się spotkacie lub która Was odwiedzi, dostaniecie może jakiś prezencik od niej. Może jeśli jest to mężczyzna, znaczy jeśli jest to jakaś, zależy od płci, proszę sobie obrócić, być może ta przyjaźń ma szansę rozwoju w miłość, w jakąś relację miłosną. Ktoś, kogo znacie, kto jest Waszym wiernym, oddanym przyjacielem, być może, nie wiem, powie Wam, wyjaśni Wam lub otworzy serce, powie Wam o jakichś uczuciach, emocjach, będzie w każdym bądź razie do Was bardzo, bardzo serdecznie nastawiony. Być może jest to również serdeczna przyjaźń, właśnie jeśli nie kocha się Was ta osoba, jeśli nie wyjawni Wam jakichś, nie wiem, uczuć miłosnych, tak? Ten długotrwała znajomość, długotrwały przyjaciel, jeśli nie wyjawi Wam tutaj jakichś miłosnych uczuć, to chodzi tutaj po prostu o jakąś bardzo pozytywną przyjaźń, o serdeczność, o kogoś, kto jest naprawdę dla Was bardzo, bardzo wspaniałym, pozytywnym, no, bardzo pozytywnie do Was też nastawionym przyjacielem, komu powinnyście ufać, zaufać i uwierzyć mu, właśnie ponieważ ma naprawdę bardzo, bardzo serdeczne do Was tutaj zamiary. Więc ktoś, jakiś serdeczny przyjaciel, przyjaciółka, przyjaciele sprawią tutaj Państwu piękne jakieś niespodzianki, czy zaproszą Państwa gdzieś, czy spędzicie z nimi miło, no wspaniale wręcz czas, lub rozejrzcie się w gronie przyjaciół, kochani, ponieważ jest tam jakiś przyjaciel, który ma do Was piękne, miłosne wibracje. Być może ten ktoś blokował się, by Wam to powiedzieć, lub nie wiedział, jak Wam to wyznać. Może się bał, że go wyśmiejecie, że go po prostu jakoś, nie wiem, odrzucicie. Tutaj pokazane są blokady. Blokady właśnie być może, które ma ta osoba, by Wam wyjaśnić, by Wam jakby powiedzieć o tych uczuciach miłosnych. Czyli coś jest zablokowane u Was. Jakiś ten, jak to się mówi, ten potok emocji, uczuć, tych wibracji takich pięknych, romantycznych jest u Was tutaj zablokowany, ale będzie tutaj dobry, pomyślny, pozytywny rozwój spraw. Te blokady przeminą. Jest szansa, że te blokady właśnie w sierpniu się tutaj usuną lub złagodzą, ponieważ jest wyjście z blokad, jest wyjście z tej frustracji, z jakichś takich problemów, które Was przygniatają,
i pozytywny obrót spraw, jeśli chodzi tutaj właśnie o jakieś sprawy z partnerem, z mężczyzną, z, no nie wiem, z waszym mężem. Sprawy pójdą tutaj pomyślnie, rozwiążą się bardzo dla was korzystnie. Czyli wyjście z blokad, z frustracji, z jakichś tutaj no, złych doświadczeń, które was przygniatają. I tutaj po prostu wejście w jakiś pozytywny rozwój spraw w stosunku do mężczyzny, o którym myślicie, którego kochacie, za którym tęsknicie, z którym chcecie coś wyjaśnić lub planujecie coś. Jeśli tutaj ten przyjaciel, który chce wam wyznać jakieś uczucia, serdeczny przyjaciel, na którym możecie polegać, który was w sierpniu ewentualnie gdzieś zaprosi, czy zrobi wam tej niespodziankę, lub po prostu was skontaktuje, był w tej karcie blokady, czyli krył jakieś uczucia, emocje do was, to tutaj w miesiącu sierpniu jest jakiś rozwój pozytywny spraw między wami. Czyli coś tutaj się dobrze rozwinie. Te blokady puszczą i będą jakieś tutaj pozytywne sprawy. Dla wszystkich państwa, którzy pytają nie tylko o sprawy miłosne, jednakże również o pracę, finanse, immobilie, sprzedaż domu, kupno domu, przeprowadzkę, to oczywiście tutaj, jeśli były jakieś problemy na ten temat, jeśli były właśnie jakieś przeciążenia, blokady, no dylematy, tak, jakieś nie widzieliście tutaj już szans, wszystko się tutaj rozwinie w sierpniu w pozytywnym kierunku. Być może tutaj jest wasz nowy szef lub ktoś, z kim podpiszecie nowe umowy, bo ciany zwiastują oczywiście jak najbardziej pozytywny rozwój dla was spraw, czyli przeprowadzkę, zmianę, przypuśćmy tam mieszkania, pracy, czy sprzedaż domu, czy podpisanie nowych różnych kontraktów, podwyżka, czyli wszystkie pozytywne sprawy, które macie tu z jakąś ważną no, dla was osobą, czy to jest szef, czy to jest jakiś współpracownik, czy to jest jakaś osoba ważna, z którą podpiszecie jakiś tam kontrakt o, no nie wiem, przeprowadzce i tak dalej, no to tutaj wszystko pójdzie pomyślnie i w końcu właśnie te ogromne problemy, które was przygniatały do tej pory, zakończą się lub nie będą aż tak straszne. Wierzcie, kochani, w anioła stróża. Tutaj mamy taką kartę piękną, dodatkową w tej talii. Wierzcie w anioła stróża, w opatrzność Bożą, w duchowy świat, w świat aniołów, znaczy nie wiem, jak to po polsku, arcyaniołów, nie wiem, jak to po polsku, przepraszam, zapomniałam słowa, archaniołów, o, to polskie są archaniołów, czyli anioły i archanioły, tak? Wierzcie w ten świat aniołów i archaniołów, wierzcie właśnie tutaj we wszechświat, który czuwa nad wami i wam pomaga. We wszystkich waszych sprawach, niezależnie jakie sprawy macie niewyjaśnione, powierzcie to wszechświatowi i on się tym zajmie. Afirmujcie, wizualizujcie, medytujcie, przyciągajcie sprawy, które są dla was ważne, róbcie rytuały, bądźcie spirytualni, spirytualne i uwierzcie w ochronę tego wszechświata. Uwierzcie również, że czas po prostu działa na waszą korzyść, że rozwiną się pozytywnie wszystkie wasze sprawy, że opłaca się poczekać, że opłaca się mieć cierpliwość, ponieważ tutaj karta jest to karta opatrzności. Tutaj mówi ta karta też o dwóch miesiącach, w którym się wasze sprawy powinny rozwinąć, w najgorszym wypadku do 2 lat, ale tu w zależności kto co, o co pyta, to już jest bardzo tutaj no, zróżnicowany, powiedzmy, tak? Ale chodzi o to, że tutaj w zależności co wierzycie, czy w Boga, czy właśnie w anioła stróża, czy w spirytualność, to jest indywidualne. Każdy wierzy w to, co po prostu osobiście jest dla niego ważne. Ale właśnie uwierzcie w tą opatrzność. Uwierzcie, że wszechświat właśnie wam pomaga, że was prowadzi, że ma nad wszystkim rękę. I tutaj również wy weźcie odpowiedzialność za swoje sprawy. Jest to też karta taka dodatkowa, mówiąca o pomocnej dłoni. Jakbyście komuś też
właśnie nastawiły rękę, wzięły odpowiedzialność za swoje sprawy. Wyciągacie tutaj rękę do wszechświata, prosicie o pomoc, prosicie o wsparcie. Proście, wizualizujcie, medytujcie, przyciągajcie wszystko, co najlepsze, przyciągajcie miłość, szczęście, pieniądze, dobrą pracę, dobre kontrakty, przyciągajcie wspaniałych przyjaciół. I tu jest właśnie prosząca ręka o wsparcie, tak, do kosmosu, do, widzicie tutaj, do no, całego właśnie wszechświata. Także należy za swoje sprawy własną odpowiedzialność wziąć, tak, czyli oczywiście karty kartami, wskazówki wskazówkami, to są tylko drogowskazy, by dać Wam kreatywność myśli, natomiast musicie wziąć sprawy w swoje ręce, musicie wziąć odpowiedzialność za wszystkie swoje sprawy, musicie być aktywni w rozwiązywaniu swoich problemów. Oczywiście karty za Was tego nie załatwią. I zostawcie to, co stare, co Was obciąża, loslassen, czyli zostawcie wszystko, co Wam nie służy, co nie służy Waszemu rozwojowi osobistemu, Waszemu, nie wiem, Waszemu jakby psychicznemu stanowi emocjonalnemu i tak dalej. Zostawcie to wszystko, co Was frustruje za sobą, czyli etwas loslassen. Zostawcie to, co Wam nie służy, tak? Uwolnijcie się z tego, uwolnijcie się z chaosu, uwolnijcie się właśnie z jakiegoś takiego hektiku, tak? Uwolnijcie się z jakichś, nie wiem, wyrzutów sumienia za coś, to zostawcie to, po prostu nie ma sensu tego ciągle za sobą dźwigać. I tutaj właśnie mówi ta karta o własnym, własnej odpowiedzialności za wszystko, za Wasze życie. To Wy sterujecie Waszymi sprawami, to Wy jesteście odpowiedzialni za to, jak potoczą się Wasze sprawy. Więc weźcie wszystko w Waszą rękę, w Waszą dłoń i pokierujcie sprawami po prostu odpowiednio. Tutaj właśnie ta karta mówi, no i wierzcie w opatrzność tutaj, czy Bożą, czy Wszechświata i Anioła Stróża. Czyli piękne takie tutaj motto i mówi też o tym, że tutaj mówi też ostatnia karta o tym, że dostaniecie jakieś pisma w najbliższym czasie, szybko, nawet już no, niedługo, na dniach, dostaniecie jakieś pisma, czy to są pisma urzędowe, czy to są pisma od Waszego partnera, który milczy, milczał, czy to są pisma jakieś, nie wiem, nowe umowy o finansach, czy jakieś ważne notarialne umowy do podpisania, czy podwyżka, jakieś pisma, w zależności o co pytacie, kochani. Mogą być rozmaite listy, pisma, gdzie właśnie dowiecie się czegoś ważnego w sierpniu, jeśli chodzi o rozwiązanie Waszych spraw, tak? Chodzi tutaj o coś, czym się w tej chwili zajmujecie lub o czym myślicie, tak? Właśnie takie pisma przyjdą do Was, i no, jakieś informacje ważne, tak? Informacje, gdzie właśnie te Wasze wszystkie tu problemy się zakończą. Mamy kartę kosy na dnie talii, mamy kartę właśnie tych tutaj odchodzących blokad, frustracji, więc te frustracje, blokady, problemy, góra problemów, tak? Która Was obciąża, będzie tutaj zakończona i przyjdą jakieś widocznie pozytywne wiadomości. Wierzcie w to, ufajcie temu i weźcie oczywiście sprawy w swoje ręce. Zobaczcie, co jest tam napisane też małym druczkiem i proszę dalej właśnie w sierpniu załatwiać te sprawy, by to się wszystko tutaj pozytywnie dla Państwa rozwiązało. To była ogólna wróżba o tendencjach właśnie, jakie nadejdą w sierpniu dla Trygonu Wody. I teraz dla poszczególnych znaków rady karty Tarota. Więc rada karty Tarota dla Raka. Kochani, 5 kielichów i 10 kijów. Więc 5 kielichów, kochani, mówi o tym, żebyście przemyśleli swoje sprawy. 5 kielichów mówi o smutku, żalu po jakiejś stracie, o rozpaczy, o samotności, przebywaniu właśnie tutaj w spokoju, w ciszy samemu, by przemyśleć swoje sprawy, co jest dla Was ważne, istotne,
a co jest mniej ważne, jakie macie priorytety, co macie zrobić dalej, ponieważ tutaj była jakaś strata, czy w związku partnera, czy, nie wiem, rozwód, czy rozstanie, czy strata pracy, finansowe jakieś straty, tak? Nie wiem, no inne jakieś, czy zdrowotne. W każdym bądź razie przemyśleć w spokoju, w ciszy, co jest tutaj jeszcze do uratowania, co jest ważne. Nie zostać w tej fazie, proszę, cały sierpień, nie. Trzeba tutaj wstać, widzicie, kochani, karta 10 buław. 10 buław mówi o koniec jakiegoś etapu, koniec jakiejś aktywności, zejście z tych blokad, zejście z tej góry blokad, obciążeń. Schodzimy, zostawiamy za sobą te wszystkie problemy, wszystkie obciążenia, zamykamy ten stary rozdział za nami i zaczynamy nowe projekty, pomysły. Zaczynamy nową pracę, idziemy, zostawiamy to stare, zakończamy definitywnie ten etap i zaczynamy szukać, widzicie, przeprowadzka, odejście, szukanie nowych dróg, nowych rozwiązań, nowych pomysłów, nowych tutaj opcji, tak? Czyli nowa faza, żegnaj stare, witaj nowe. W ten sposób należy rozumieć Waszą tutaj drogę w sierpniu. I tutaj bądźcie, kochani, kochane raki, w tej energii króla mieczy. To znaczy, bądźcie zdecydowani, konkretni, śmiało dążcie do swoich celów, przecinajcie mieczem, czyli tutaj to przysłowiowym, metaforycznym mieczem, wszystko to, co Wam nie służy, odcinajcie to, zapominajcie. Jest tutaj osoba intelektualna, która swoim mózgiem, swoją głową przemyśliwuje, przemyśla, jeśli źle to odmieniłam, ale wiecie już, o co chodzi, jeśli przemyśli właśnie ta osoba bardzo swoje właśnie plany na dalszą tutaj drogę, tak? Czyli nie sercem, nie emocjami, nie jakimiś tutaj emocjonalnymi, nie wiem, frustracjami, nein, tylko właśnie głową, spokojnie, racjonalnie, obiektywnie, wszystko przemyśleć sobie w głowie i zaplanować strategię działania, nowe plany, nowe pomysły i wtedy przemyślanie właśnie działać. Czyli najpierw przemyśleć, a później działać. Taka właśnie energia tutaj jest dla Was na miesiąc sierpień, kochane raki. Teraz przejdźmy do skorpionów. Dla skorpionów, jaką radę ma tarot? Skorpiony są jakieś tutaj poturbowane. Płaczą serce. Serce w rozterce, serce zakrwawione, zapłakane, nieudana miłość, być może jakaś zdrada, trójka, tak? Czyli trójkąt miłości, być może odejście, zranienie, ból, rozpacz, wręcz niesamowity żal, męka, ból serca, rozdarcie serca. Bardzo bolesne tutaj jakieś doświadczenia, konflikty, rozczarowanie, kuma, czyli koma, tak? Koma po stracie kogoś, po rozstaniu z kimś. Bardzo jakaś ciężka decyzja o rozstaniu tutaj nastała. No, być może nawet kłótnie, oczywiście. Także tutaj, nie wiem, skorpiony są w bardzo, bardzo tutaj złej fazie swojego życia, cierpią wręcz, tak? Są rozczarowane, mają bardzo, bardzo ciężki czas, natomiast należy się z tej fazy podnieść, kochani. As buław mówi, byście nie byli w jakimś stanie depresji, lecz byście się podnieśli i właściwie ukierunkowali swoje działania. Wstali i zaczęli właśnie od nowa, wzięli jakby w swoje ręce wszystko to, tutaj mówiła też ta karta anioła i karta ręki, żebyście wzięli wszystko we własne ręce, wzięli odpowiedzialność za swój los. Właśnie tutaj mamy tą kartę również w tarocie,
szansę, macie szansę na rozwój siebie, na jeszcze nową fazę zaczęcia wszystkiego od nowa, na nową, optymistyczną fazę, gdzie możecie zacząć jakieś swoje nowe projekty, nie wiem, znaleźć nowego partnera. Jesteście jeszcze młode, aktywne, kreatywne, macie tutaj jeszcze o tym, co mówi buława, oczywiście namiętność w sobie, energię, kreatywność i to należy wykorzystać, należy podnieść się z tej rozpaczy, pomimo, że jest to ciężkie, pomimo, że jest to bolesne, ale pomimo to należy tutaj się podnieść i zacząć wszystko, kochani, od nowa, wziąć tą szansę nową na serio, czyli coś nowego zobaczyć na horyzoncie, ponieważ karta Asa mówi o nowym początku, o odwadze, by wstać i wziąć właśnie los w swoje ręce i zacząć jeszcze raz wszystko od nowa z pełną pasją, nadzieją, tak? Czyli w okresie jednego dnia, bo ta karta mówi, As Kijów mówi o jednym dniu, w okresie jednego dnia powinniście zmienić radykalnie swoje tutaj działania i swoje podejście właśnie tutaj do życia. Jeszcze na dnie kart właśnie w tej talii miałam tutaj cesarza. Czyli w tej energii powinniście być, kochani, kochane osoby pytające w sierpniu. Czyli cesarz jest władza, tak? Jest symbol władza. To wy jesteście władcami własnego losu. To wy decydujecie właśnie o własnych następnych krokach, decyzjach, projektach, pomysłach, rozwoju osobistym, czy w związku z partnerem, czy w pracy. To wy powinniście po prostu podjąć konkretne kroki, by walczyć o wasze cele, marzenia, o spełnienie waszych jakichś tutaj najgłębszych marzeń. No po prostu no, jest to karta cesarza. Cesarz wie, czego chce, tak? Jest osobą mądrą, zdyscyplinowaną, jest osobą spokojną, opanowaną, która dąży do celi swoich właśnie bardzo konkretnie i ona, właśnie ta osoba decyduje o swoich następnych krokach. Także weźcie, tak jak się mówi, decyzję w swoje ręce i właśnie w tej energii cesarza spróbujcie rozwinąć w sierpniu swoje sprawy właśnie w kierunku pozytywnym. I rada tarota dla ryb, kochani, dla ryb, magik i rycerz buław, kochani. Więc akcja, kreatywność, tak? Pomysłowość. Karta magika mówi o pomysłowości, o sprycie, o bardzo no, wielu pomysłach na rozwiązanie waszych problemów, na wasze nowe plany, umowy, nie wiem, znalezienie pracy czy polepszenie związku. Pomysły, kreatywność, spryt, mądrość, właśnie o tym mówi ta karta i takich cech potrzebujecie w sierpniu. I akcja, rycerz buław, kochani, rycerz buław to niesamowita akcja, niesamowita energia. Rycerz buław to jest osoba energiczna, waleczna, działająca, dynamiczna, osoba o niesamowitej sile, potencjał właśnie niesamowitej walki o swoje cele, o zdobycie właśnie tego, o czym pragniecie. Należy zapłonąć dla swoich idei, walczyć o te idee, optymistycznie dążyć do celu, uparcie, walczyć, nawet jeśli jest jakaś konkurencja, tutaj walczyć ogniście i zacięcie aktywnie, kreatywnie właśnie w kierunku swoich spełnienia swoich celów. Tutaj jest też magik, mówi o tym, żebyście, no tak jak na pewno robicie, bo dlatego zaglądacie na mój kanał, byście też byli spirytualni, byście afirmowali, medytowali, przyciągali, wizualizowali, byście właśnie tutaj przyciągali wszystko, co najlepsze dla was,
byście działali też spirytualnie, prawda? Czyli brali właśnie tak, jak to robicie, wskazówki kart, orakel, tak? Robili rytuały, słuchali waszej intuicji. To jest bardzo ważna tutaj opcja i łączyli się ze wszechświatem, który was wesprze, pomoże, pokieruje, da być może jakąś tutaj, nie wiem, no jakieś impulsy, pomysły, tak, poprzez intuicję i tak dalej. Więc chodzi o to, by działać aktywnie, odważnie, by słuchać swojej intuicji, by wspierać się właśnie tutaj spirytualnością. I jeszcze na dnie talii tarota, kochani, dla ryb, mamy tutaj pazia mieczy, czyli informowanie się, doszkalanie się, być może zrobienie jakichś kursów, podwyższenie kwalifikacji, jasność umysłu, pomysłowość, osoba młoda, która jeszcze się uczy, czyli uczcie się, doszkalajcie, zdobędźcie jakieś kwalifikacje, zdobądźcie jakieś informacje na jakiś temat, który jest dla was ważny, który wam pomoże w uzyskaniu nowej pracy, nowych kontraktów, czy no, na wszelkie tematy, tak, o które pytacie. Informujcie się, informacji nie jest nigdy za mało, doszkalajcie się, byście byli lepsi od konkurencji, no, oświecenie umysłu, tak, czyli potrzebujecie również właśnie intensywnie myśleć o rozwiązaniu swoich problemów, działać, myśleć, dowiadywać się, informować się, być na bieżąco, właśnie o tym mówi ta karta. Dobrze, kochani, więc bardzo, bardzo ciekawe wskazówki tutaj dla znaków Trygonu Wodnego. Teraz wyciągnę jeszcze dla wszystkich znaków Rak, Skorpion i Ryba kartę anielską na zakończenie tego czytania. Proszę o wskazówkę aniołów na sierpień dla raków, skorpionów i ryb. Proszę o wskazówkę aniołów Jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a ty zbierzesz obfity plon. Kochani, więc jeśli teraz w sierpniu zawalczycie o coś nowego, tak jak sugerowały tutaj karty, to jesienią przyjdą plony waszego działania, przyjdą pozytywne rezultaty. Czyli sierpień jest odpowiednim miesiącem, gdzie musicie, powinniście podjąć jakieś ważne kroki dla waszych nowych spraw, dla rozwiązania się nowych tutaj pomysłów, projektów, spraw. Także, kochani, nogi za pas i będziecie szukać teraz tutaj jakichś nowych, wspaniałych rozwiązań, ponieważ jesienią musi to przynieść pozytywne rezultaty. Właśnie wasze działanie sierpniowe przyniesie jesienią już owoce. Przeczytam wam z książeczki Magiczne przesłanie od wróżek, o czym mówi dokładnie, precyzyjnie właśnie ta karta jesieni. Jesień. Jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a ty zbierzesz obfity plon. Odpowiedź na twoje pytanie poznasz jesienią. Błogosławieństwa spłyną do ciebie niczym deszcz na ogrodową grządkę. Zmierzaj do realizacji marzeń poprzez pozytywne myślenie, afirmacje, modlitwę, podejmując działania za natchnieniem Bożym. Owoce twojej pracy dojrzeją, gdy liście zaczną zmieniać barwy, a w powietrzu wyczuwalny będzie chłód nadchodzącej jesieni. Dodatkowe znaczenie tej karty. Podejmij przerwaną naukę. Projekt, którym się zajmujesz, jest niemal ukończony. Odwiedź lub przenieś się w miejsce, w którym jesienią liście mają żywe kolory.
załóż ogród ziołowo-warzywny. Takie są przesłanki od wróżek dla Was, kochani. Życzę Wam wszystkiego dobrego na miesiąc sierpień. Życzę Wam aktywności, kreatywności, by tutaj znaleźć jakieś wspaniałe rozwiązania na Wasze problemy, które na pewno przyniosą rezultaty. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już niedługo.